Układ immunologiczny jest dość kosztowny, jeśli chodzi o ilość energii, której potrzebuje do swojego funkcjonowania. Więc organizm podejmuje słuszną decyzję najpierw w obronie życia, a potem się będę bronić przed bakteriami, tak? Bo jak będę robić jedno i drugie jednocześnie, to może mi zabraknąć energii, żeby uciec przed tym niedźwiedziem. No i wtedy już w ogóle bakterie będą miały pełne pole do popisu, tak? Więc układ immunologiczny się wyłącza i jeśli się wyłączy na krótki czas, włącza się z powrotem, tak? Ponieważ w procesie tej ucieczki, tego gwałtownego wysiłku, można powiedzieć, adrenalina została zmetabolizowana i już jej nie ma, jej sygnał zanika, tak? Więc wszystkie komórki organizmu wychodzą ze schronu, tak? I zaczynają się rozmnażać, odżywiać, rozmawiać ze sobą. Panie Wojciecho, właśnie mieliśmy przyjemność wysłuchać cudownego wykładu na temat stresu, snu i jak to się wiąże z odpornością człowieka. I można by powiedzieć, że w sumie sami sobie fundujemy, prawda, ten stres? No, często tak właśnie jest, że mamy tak przesterowane filtry percepcyjne, mhm. I tak alarmujące interpretacje tego, co właściwie nie jest specjalnie silnym, obiektywnym stresem, że no, nasze ciało może żyć właściwie w permanentnym stresie przez dłuższy czas, tylko na tej zasadzie, że my w określony, właśnie katastroficzny, negatywny sposób interpretujemy to, co się nam przydarza. Jak tego uniknąć? No to tutaj to nie jest takie proste, tak? bo to wymaga no, dość intensywnej praktyki różnych technik związanych z kontrolą umysłu, jak to się szeroko nazywa. Mm-hmm. Czyli musimy się nauczyć tego, że w ogóle zrozumieć na początku, że nasz proces myślowy niekoniecznie jest czymś, z czym my się musimy identyfikować. Tylko, że on się dzieje niezależnie od nas, jak gdyby. I no można powiedzieć, przypomina telewizor, który nie ma wyłącznika, tak? Taki wielki ekran mamy w tym pokoju, nie można od niego odwrócić wzroku, tak? I on ciągle nadaje jakieś horrory. No więc oczywiście horrory działają na nas stresogennie i przeżywamy stres. No i co robić, tak? Można zamknąć oczy, tak? Można odwrócić się w inną stronę, wyjrzeć przez okno. Telewizora nie da się wyłączyć. On tam ciągle w tle będzie nadawał. Ale stosując różne techniki szeroko rozumianego mindfulness, można się nauczyć takich technik, takich procedur, które pozwalają żeby nie angażować się w negatywny proces myślowy. Jeśli przestaniemy się w niego angażować, to on zacznie wygasać. Bardzo ważna uwaga, nie można z tym walczyć. Jeśli zaczniemy aktywnie walczyć z negatywnym procesem, to on się stanie jeszcze bardziej negatywny. Można powiedzieć, że nasza uwaga napędza energię tego procesu, niezależnie od tego, czy jest pozytywna, czy negatywna. No więc tego się trzeba nauczyć. Tam na przykład, prawda, no takim zbawieniem dla nas jest umiejętność kontaktowania się z ciałem, tak? Różnymi tymi wymiarami istnienia ciała, które są łatwo uświadamiane, na przykład oddech. Jeśli się nauczymy doświadczać oddechu mocno i koncentrować na tym umysł i delikatnie tym oddechem sterować, to możemy absolutnie przy dobrej wprawie już, no, dosłownie w kilkanaście sekund wyjść ze stresu. A
co jeśli ten stres jest związany z naszą własną chorobą? Czyli otrzymaliśmy od lekarza diagnozę, która jest dla nas niepomyślna. Wiemy, że mamy jakąś chorobę, której się nie spodziewaliśmy i to nas zestresowało i nas będzie stresowało na dłużej. Z Pana wykładu już teraz wiemy, że ten permanentny czy długotrwały stres jest dla nas bardzo destrukcyjny. No tak, i to jest bardzo trudny moment, bardzo ważny. W momencie, gdy usłyszymy taką diagnozę, właśnie nie zamieniać jej w dodatkowy stresotwórczy czynnik, tylko żeby zamienić to na pozytywne myślenie. Czyli przede wszystkim oswajać się z myślą, że niezależnie od diagnozy mogę wyzdrowieć. Tak? Właśnie nie ma takiej diagnozy, która jest stuprocentowo negatywna, tak, prawda, statystycznie. Czyli jest nadzieja. Czyli zawsze, dlaczego ja mam się nie zmieścić w tych tam 5 nawet, czy 2%, tak? No na tej zasadzie ludzie przecież grają w gry hazardowe, tak? Że mają nadzieję, że się zmieszczą w jakimś promilu, tak, i wygrają, prawda, w tego totolotka czy w coś innego. Więc tu podobnie. Gramy o tą nagrodę, która wydaje się być bardzo mało prawdopodobna, ale jest. Tak? Więc mogę wyzdrowieć. Tak? No i tu jest też bardzo potrzebna taka wiara w regeneracyjne siły organizmu. Wiara w to, że organizm jest naprawdę mistrzem życia. Jeśli tylko usuniemy mu z drogi przeszkody i te myślowe, i różne inne związane z trybem życia, ze sposobem odżywiania się, z brakiem ruchu i tak dalej, czyli nauczymy się zdrowego trybu życia, to wtedy ten organizm właściwie może wszystko. Tak? I tego się należy trzymać, czyli koncentrować się na konstruktywnych działaniach, które będą usuwać przeszkody, które blokują regeneracyjne funkcje organizmu, które są fantastyczne, do tej pory niezbadane, prawda? No i włączając to również tą funkcję placebo, tak zwane. No właśnie. Czy placebo jest właściwie, można nazwać z psychologicznego punktu widzenia, takim zjawiskiem z obszaru wiary, tak? Albo myśli, sterowaniem myślą. No ale wiary. Ja, placebo może zaistnieć tylko wtedy, kiedy ja wierzę, że to coś, co ta terapia, którą przyjmuję, jest naprawdę skuteczna, tak? I to, więc taką postawę, która może stymulować ten potencjał placebo, no, można też przyjąć, tak? I ona się nazywa wiarą w wyleczenie. Jeszcze, Panie Wojciech, chciałabym zaproponować tym widzom, którzy chcieliby się skonsultować i swój indywidualny przypadek sytuacji stresowej, bo to może być choroba dziecka, to może być stres spowodowany ryzykiem utraty pracy, czy rozwód, mogą być różne powody dla stresu, prawda? Potem nawet czasami z powodu samego stresu możemy popaść w chorobę i taka pętla nas potem wykańcza. Gdzie można z Panem porozmawiać i mieć taką indywidualną wizytę? No, to nie jest takie proste, że można się zapisać, ale no, jestem dość obciążony takimi obowiązkami. Niemniej jednak, no, jeśli ktoś ma cierpliwość, to się doczeka, tak? Bo ja rzeczywiście takie konsultacje prowadzę. Gdzie trzeba dokładnie? Trzeba wpisać sobie w wyszukiwarkę ipsi.pl. Ipsi. Irena Paweł Stanisław Irena od Instytut Psychoimmunologii. I tam po prostu jest telefon do sekretariatu czy do biura i tam trzeba się zapisać i czekać cierpliwie. Był z nami pan Wojciech Eichelberger. Było mi bardzo miło. Dziękuję. Ale jeszcze może dodam, że no, mamy szkolenia online. Tam na naszej stronie można znaleźć dostęp do procedury zakupu takich szkoleń i one też mogą być bardzo pomocne, szczególnie czyli dla tych niecierpliwych. Jest szkolenie z mindfulness, które właśnie może tworzyć te zasoby kontroli umysłu. I jest 8O, które w ogóle generalnie uczy, jak sobie radzić ze stresem.
8O jako metoda ośmiokrotnej odporności. Tak? Tak. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. I przy stole siedzi taki pan w garniturze, który trzyma teczkę w ręku i cały czas dygocze. I ta żona patrzy na niego i mówi, co się stało, kochany? Przecież zobacz, piękny dom, piękne dzieci, piękna pogoda, piękna żona, piękny pies, świetne śniadanie. O co ci chodzi? A on mówi, tak, wszystkie horrory się tak zaczynają. Więc możliwości naszego umysłu są fantastyczne pod tym względem. Tak? I żeby kontrolować autostres, trzeba naprawdę bardzo dużo pracy w siebie włożyć i te wszystkie techniki, które są teraz w tym ogromnym opakowaniu, które się nazywa mindfulness, no one mogą temu służyć. Ale prawdę mówiąc, już na zakończenie mamy taką podstawową technikę własną, proszę Państwa. Własną technikę oddechową, która przełącza nas w tryb regeneracji. Wiecie, co to jest? Ziewanie. Ziewanie. Tak. Tylko problem polega na tym, że jak mamy, wiecie, takie nastawienie jak ten pan przy śniadaniu, to ziewnąć się nie da. Szczękościsk na to nie pozwoli. No i zablokowana przepona kompletnie, tak? Napięty brzuch. No ale dlatego trzeba się uczyć ziewać, tak? Więc teraz, ponieważ ten wykład był dość długi, więc proszę Was bardzo, sprawdźcie, czy możecie szczerze ziewnąć, a ja Was próbuję do tego zainspirować. Dziękuję bardzo.